Halo, halo. W słowie na dziś o słówku ungelegen. Jest bardzo przydatne. Czy marzyliście kiedyś o tym, żeby powiedzieć, czy przychodzę nie w porę? Albo czy przeszkadzam na zasadzie, czy przychodzę w niewłaściwym momencie? I do tego nam się słówko właśnie ungelegen przyda. Można by to skojarzyć ewentualnie, znamy słowo legen, czyli kłaść. Ungelegen to jest takie nieułożone, powiedzmy tak sobie, żeby tutaj zapamiętać ten zwrot ogólnie, żeby to jakoś ładnie pokojarzyć, bo możemy powiedzieć komme ich ungelegen, czyli czy przychodzę nie w porę, albo w nieodpowiednim momencie też można powiedzieć komme ich ungelegen, czyli czy przychodzę nie w porę. Gdybyśmy właśnie do kogoś przyszli, nie wiem, niespodziewanie kogoś odwiedzili, to możemy właśnie tak zapytać i mamy piękne zdanie właśnie komme ich ungelegen? Komme ich ungelegen? Ja? O, Entschuldigung. Przychodzę nie w porę? Przychodzę w nieporę? Przychodzę w nieporę? Przychodzę w nieporę. W marchew przychodzę, w butach rolnika. No i jeszcze ciekawy taki właśnie z tym słówkiem związany zwrot, czyli das kommt mir ungelegen, na przykład, czyli to mi jest nie na rękę, das kommt mir sehr ungelegen, czyli to jest mi bardzo nie na rękę, das kommt mir sehr ungelegen. Ja, czyli ze słówkiem ungelegen, czyli że coś jest takie niepoukładane, czyli no tak sobie teraz dla skojarzenia tutaj tłumaczymy, żeby to słówko nam zostało w głowie, a nawet te zwrot właśnie das kommt mir sehr ungelegen, czyli to mi przychodzi takie niepoukładane, nie? Czyli ani to w 5, ani w 10, kurde, jakoś tak nie za bardzo, nie jest mi to nie na rękę. Nie, ungelegen, czyli nie ułoży mi się to na ręce, tak już wymyślam, no nie? Ale chodzi o skojarzenia, żeby to jakoś szybko, łatwo połapać. No i dla ćwiczenia po prostu wpiszcie w komentarzu komme ich ungelegen, w ten sposób na pewno zapamiętacie ten zwrot na trochę dłużej albo pomożecie sobie samym zapamiętać ten zwrot. Czyli wpisujemy w komentarzu komme ich ungelegen? Ja, także. Pamiętajcie, że możecie wspierać kanał na Patronite, tu Wam się gdzieś wyświetli link do Patronite'a. No i oczywiście lajkujcie, subskrybujcie kanał, żeby Was żaden film nie ominął. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann, macht's gut.